Dzisiaj porozmawiamy sobie chwilkę o dostępnych materiałach do druku 3D. Mimo iż druk 3D obecny jest na rynku już stosunkowo długo, to nadal najpopularniejszym materiałem, z którego się drukuje jest PLA, czasami PETG, TAF PLA i przy bardziej zabudowanych drukarkach ABS. Natomiast pula dostępnych materiałów jest obecnie bardzo szeroka. To co tu widzicie to są materiały firmy Ultimaker, oryginalne materiały i jest ich 14 różnych. Każda szpula tutaj to jest inny materiał. Warto zawsze przy wyborze materiału do naszego zastosowania sprawdzić dostępne możliwości, bo PLA owszem jest bardzo łatwe w drukowaniu, natomiast nie zapewnia wytrzymałości mechanicznej ani wytrzymałości temperaturowej wytrzymuje 59 stopni, potem zaczyna już płynąć, a inne materiały z puli Ultimakera, na przykład ABS to jest 87 stopni, CP już 100 stopni, i dużo wyższa wytrzymałość mechaniczna, a drukuje się z nich może nie równie łatwo, ale nie jest to także strasznie e, trudne. Każdy z tych materiałów e, ma dodatkowo wbudowany chip NFC, który powoduje, że drukarka Ultimakera rozpoznaje załadowany materiał i odpowiednio do niego ustawia profile drukowania. Czyli mamy dodatkowy plus. W sumie nie musimy nawet zbytnio się zastanawiać, w, 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 jakich parametrów użyć do druku. Ale to nadal nie wszystko. Tu widzimy 14 materiałów oryginalnych, natomiast w marketplace Ultimakera dostępne jest w tej chwili ponad 300 różnych materiałów od różnych producentów. I naprawdę zdecydowanie wszystkim polecam, aby zainteresować się innymi filamentami niż te podstawowe, z których korzystamy na co dzień. Jeżeli potrzebujemy odporności chemicznej, to materiały CP i CPE wytrzymują dużo, są odporniejsze na dużo większą ilość chemikaliów niż PLA. Nawet zmiana zwykła z PLA na TAF PLA powoduje, że już wytrzymałość temperaturowa jest o 20 stopni wyższa, a mechaniczna prawie dwukrotnie wyższa niż zwykłego PLA. A drukuje się praktycznie dokładnie tak samo. Ponieważ nie da się e, w krótkim filmie omówić wszystkich materiałów i ich właściwości, możemy je wstępnie pogrupować. Pierwsza pula, pierwszy zakres materiałów, czyli te, te najbardziej podstawowe, PLA taw PLA i PETG łatwe w drukowaniu e, średnio wytrzymałe mechanicznie niewiele wytrzymałe temperaturowo. Kolejny bardziej inżynierski materiał to ABS, który e, większość osób zna e, z wtrysku. E, bardziej wytrzymały temperaturowo i odporny mechanicznie. E, materiały, o których już wspominaliśmy CP i CP+ zdecydowanie do zastosowań wymagających odporności na różnego rodzaju chemikalia, ale także CP ⁇ wytrzymuje już do 100 stopni temperatury. Idąc dalej, nylon, bardzo wytrzymały materiał, który pod naciskiem nie pęka, tylko lekko się poddaje. Poliwęglan i polipropylen, czyli kolejne dwa materiały szeroko stosowane w przemyśle, także możemy z nich drukować. Jeżeli potrzebujemy elastyczności, to PU95A. W zależności od ilości ścianek i gęstości wypełnienia, możemy manipulować ostateczną elastycznością w wydruku. Ale także metal od firmy BASF. W tym wypadku jest to stal 17,4PH, którą po wypaleniu uzyskujemy część praktycznie wydrukowaną z metalu. Materiały podporowe pva rozpuszczalne w wodzie i breakaway wyłamywalne, łatwo wyłamywalny i nie zostawiający śladów e, oraz <laughs> materiał podporowy specjalistyczny do wydruków ze stali nierdzewnej. Także e, podsumowując, pula materiałów jest coraz większa. E, praktycznie rzecz biorąc ostatnie 2-3 lata e, cały rozwój druku 3D skierowany był właśnie na materiały, więc jeszcze raz, PLA jest bardzo fajne, PLA jest bardzo łatwe w drukowaniu, ale to jest tylko czubek góry lodowej. E, materiałów, które można już wykorzystywać w druku 3D.